Na częstotliwości 20 Oscar Sierra 129. Krzysztof dla Polski Południowej. Proszę Polskę Południową. No witam Cię Krzysztof, z tej strony 161 Zulu Tango 1406, operator Wiesław, QTH Mysłowice koło Katowic. Witam serdecznie Wiesiu, skupiłem się na kajecie Zulu Tango 1406, jeśli coś nie tak to popraw. Raporcik przekażę w następnym tutaj, w następnym wejściu. Audio masz od razu piątkę na dzień dobry, proszę. No, pozdrawiam Cię serdecznie, bo byśmy ostatnio chyba rozmawiali w czerwcu. W czerwcu ostatnia nasza rozmowa. No, przysłuchuję się tutaj Twojej łączności, tych kontaktów. No, jesteś pewnego rodzaju centrum sterowania na 11 metrach. No, odbieram się bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyściutko czasami modulacja podchodzi pod 9 Hz, modulacja piąteczka. Na tym mikrofonie o wiele lepiej Cię słychać, jest to czytelniejsze. Ta modulacja jest taka bardziej wyraźna i taka bardziej studyjna. Także bardzo ładnie to idzie z tego mikrofonu teraz. No to również, bardzo miło mi to słyszeć, bardzo miło, a tak wiesz, obawiałem się, bo w zasadzie to, nie pamiętam teraz, ktoś mi kiedyś powiedział tutaj na częstotliwości, kilka razy miałem łączność, że zastanawiałem się nad drugim hejlem, na tym wiesz, topowym, nie? Ale ten kolega mi odradził, ponieważ on tam na tych KF-kach mówi, śmiga, mówi, słuchaj, ten mikrofon z twoim radyjkiem naprawdę pięknie chodzi. No i później jeszcze kilku kolegów mi to potwierdziło, nawet w sklepie mi odradzili, ten z najwyższej półki. Ten będzie chodził dobrze. No i myślę, że zakup jest dobry, także już któraś osoba z kolei potwierdza, że jest ok faktycznie z tą modulacją. Bardzo mnie to cieszy. Wiesiu, końcówka Twoja zaczęła odjeżdżać. Nie wiem, co tam się dzieje teraz. Czy Ty mnie odbierasz, proszę? Tak, ja się odbieram bardzo dobrze czytelnie. Być może, bo w poprzednim rozmowie tam 2 minuty wcześniej propagacja uciekała, bo mi Ty też zjeżdżałeś, ale teraz to już wróciło, nie wiem, czy się poprawiło z mojej strony do Ciebie. Tak, wejście miałeś 2 S-y, teraz już końcóweczka była, powiedzmy, nawet 7, 8, czyli tak wiesz, to pływająco, ale jak przyjdzie, to przyjdzie mocno. No teraz rewelacyjnie tu od Ciebie poleciało. U Ciebie również jest fajna taka, co Ty masz za mikrofon i radyjko, przypomnij mi. Ja mam Aikoma 7100, czyli taki sam chyba jak do tej pory miałeś Aikoma. I mikrofon też Aikoma SM Sierra Mic 50. To jest stacjonarny mikrofon. A SM50, poczekaj, a mój Aikomowski, nie mam go teraz tutaj, to był, zapomniałem, oryginalny od 7600, nie wiem co to za numer był, ale ja Ci powiem, że ten mikrofon fajnie, Ty masz tutaj fajnie dodanych wysokich tonów, ja to lubię i są też basiki, o i to mi się podoba i ta modulacja jest naprawdę fajna od Ciebie. Także bardzo ładnie to idzie. Nawet mi to taki, kurczę, podchodziło troszeczkę tak pod taki studyjny, wiesz, ten basik taki fajny. Fajna naprawdę modulacja. Czysto, przede wszystkim czysto. To mi się podoba. Jest bas, jest góra, jest dół. Taka fajna, zaokrąglona ta modulacja od Ciebie jest. Proszę. No, dziękuję. Jeżeli mam jeszcze czas, zaszedłeś z tą nagrywarką, w jaki sposób można z Aikoma odczytać to nagrywanie? Nie, powiem Ci szczerze, że nie, nawet nie miałem za bardzo czasu tutaj tego rozgryzać, ale nagrywa się cały czas film. Cały czas film się nagrywa, a z tamtym no nie bawiłem się, nawet nie miałem. Kiedyś tam wziąłem tą książkę poczytać, ale to tyle tych stronic, że mówię, ach, nie mam czasu, bo to zawsze coś ważniejszego do roboty, a jak trochę luzu jest, to wiesz, wolę sobie pogadać na radiu, jak jest propagacja oczywiście. Ale słuchaj, nagrywam film, także będziesz. Ty wiesz, gdzie szukać tego nagrania u mnie na YouTubie? No chyba propagacja nam coś ucieka. No nie wiem, nie byłem jeszcze, ale słyszałem, jak podawałeś tam innemu koledze, że na YouTubie 20 Oscar Sierra 129 na YouTubie tam to można znaleźć, tak? Tak, Roger, potwierdzam. Wiesiu, powiedz mi jeszcze, bo faktycznie zaczynasz uciekać, jesteś nadal u mnie na 2S-y. Na jakiej ty antenie w tej chwili mnie tutaj odbierasz? No, ja się tu odbieram bardzo dobrze, tak jak wspomniałem, natomiast ja nadaję z Game Mastera.
A, widzisz. I nie wiem, czy to zauważyłeś, bo ja miałem kiedyś tą antenę, teraz w garażu leży. Ona z niej bardzo dobrze idzie, ale ona jest delikatnie przygłuchawa. Znaczy, wiesz, no przygłuchawa. Delikatnie po prostu mniej słyszy na przykład od półfalówki, bo ja miałem kiedyś dla porównania półfalówkę wrzuciłem sobie i ja takie wrażenie odniosłem, że ona jest delikatnie głucha. Co ty o tym sądzisz? Potwierdzam, bo czasami ktoś mnie słyszy, a ja nie odbieram albo w szumach. No jest troszeczkę ona tępawa, bo jak ja w konektorze w Łodzi kupowałem, to on mi mówił, sprzedawca, że nie jest to najlepsza do dalekiej łączności antena, ale ja kupiłem ze względu na to, że ja to mam zainstalowane na bloku i nie chciałem przeciwwag, bo tam by siadały ptaszki. No i mógłbym mieć kłopoty ze strony wspólnoty mieszkaniowej, wiesz, że tam zanieczyszczają ten dach, więc kupiłem prostą antenę bez przeciwwag, żeby nie było tych zabrudzeń. No i musiałem pogodzić jedno z drugim. Proszę, Maj, za ciebie. Ale słuchaj, no to bardzo dobrze. To jest takie optymalne wyjście w Twojej sytuacji rzeczywiście. Przeciwwagi, miałbyś tylko kłopoty. Zapaskudzone, poodginane te przeciwwagi, bo to tam różne te ptaszyska, gołębie. Trzeba by to podwiązywać wszystko, ale znowu co? Nie pozbyłbyś się tego, że one po prostu by tam paskudziły faktycznie na tej papie tam, czy to, co tam jest, nie? To tu masz rację. To tu jest optymalne wyjście. Nie, no ja tu miałem, przecież ja ją miałem pół roku praktycznie u siebie założoną, to ja tam też tutaj łączności natrzaskałem tutaj ze swojej lokalizacji, ja zadowolony z niej byłem. Ale zauważyłem na przykład, że później zmieniając ją na zwykłą półfalówkę, już te sygnały się poprawiły z Polski, troszeczkę inaczej ona pracowała. No a później jak już przeszedłem z półfalówki na Jagę trzy elementy, to już było całkiem dobrze. No teraz jest ta Delta trzyelementowa, no to kurczę, wydaje mi się, że póki co, no to rewelacja, rewelacja. Bardzo dobrze słyszę. Wiesiu, nie przedłużam. Pozdrawiam serdecznie. Film oczywiście będzie na YouTubie. Jak będziesz mógł tam odsłuchać, to będzie. Nie wiem, czy dzisiaj, może nie, bo to dużo tego będzie, tego materiału do przesłania, ale będzie na pewno do jutra. Powinno to wszystko być. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dużo zdrówka oczywiście i do następnych spotkań. 161 Zulu Tango 1406 i Oscar Sierra 129. Wiesiu, na koniec do Ciebie jeszcze proszę. Dziękuję Krzysiu za łączność, za miłą łączność. Pozdrawiam Cię serdecznie, życzę miłego weekendu. Wypoczywaj spokojnie i dalekich łączności, dużo ładnych, mocnych łączności. Krzysiu, jeszcze mam prośbę, bo tu kolega Stanik chyba jest. Stanik, proszę, jeżeli jesteś. Pozdrawiam Cię, Krzysiu. Dziękuję Stefanku, dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Krzysztofa, całą Norwegię, z tej strony Stanik, Warszawice 1-6, Polska Południowa. A dolatowałeś tu do mnie do dziewiątki. Także Krzysiek, wszystkiego dobrego od Stanika. Stanik, witam serdecznie, dzień dobry i na te dorsze Cię tu zapraszam, bo tam kiedyś rozmawialiśmy o tych dorszach. Słuchaj, czy ja coś pomyliłem? To nie Wiesław przed chwileczką był, bo Ty powiedziałeś Stefan? Ach, bo ja już mówię, co ja kurde ogłuchłem, ja zapisałem sobie Wiesław, a ty tutaj wołasz Stefanek, mówię coś, ale to tam wasze takie wewnętrzne te, dobra, wszystko jasne, słuchaj, u mnie jesteś piątka, ósemka w porywach do dziewiątki, bardzo ładnie, zresztą jak zwykle od ciebie ładnie to idzie, z Jessu chyba FT950, jak ja dobrze pamiętam, proszę. Zgadza się, FT950, FT950, mikrofon, DM Asus 325, to jest taka estradówka, a antena Sirio 827. No, tak to wygląda. Jeszcze raz pozdrawiam Cię, Krzyśku. Fajnego dnia, tej pogody, bo tam chyba zimno będzie. Zaraz to zazwyczaj zimno, tylko słoneczka Ci posyłam, bo u nas dzisiaj pogoda ma być do 30 stopni. No, pozdrawiam jeszcze raz i do następnych. Wszystkiego dobrego, Stanisław. Dziękuję za zgłoszenie. Na koniec miałeś prawie dziewiątkę. Film się nagrywa, także jak będziesz miał techniczne możliwości odsłuchać, to będzie na YouTubie. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Na 4, 3, 5, tam gdzie zazwyczaj bywacie, dużo, dużo słabiej, ale przypuszczam, że poskręcani jesteście. Tutaj dzisiaj wyjątkowo mi dobrze idziesz. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, ja amatorskie 70 do wszystkich słuchających. Kłania się nisko.
161 Polska Południowa, operator Stanisław, zwany Stanikiem. Do usłyszenia, aż się to usłysza, jak to jest ta moja modulacja tam wygląda przez telewizję. Fajnie, do usłyszenia, dzięki. A bardzo proszę do odsłuchania, zapraszam. Pod koniec była ósemka, bardzo mocno. Wszystkiego dobrego. Oskar Sierra, 129 na częstotliwości, Norwegia. Ojojoj, 55 wiem, że był, ale tu było echo, za dużo echa i studnia wyszła i wiem, że mobil. Kolego, spróbuj tego echa zdjąć, 55, to wtedy, to może coś z tego wyjdzie. Zero ósmy, czy w centralnej Polsce jeszcze odbierasz?